Cześć, tutaj Mateusz z Myna Szlaku, a to relacja z wycieczki na Ostredok, najwyższy szczyt Wielkiej Fatry na Słowacji. Góra mierzy 1596 metrów nad poziom morza, a wejście na szczyt zajmuje minimum 3 godziny. No majerową skałę będzie właśnie najgorzej. Idziemy z miejscowości Turecka najkrótszym szlakiem, ale za to chyba najbardziej stromym, bo teraz za kolorem żółtym wzdłuż stoku narciarskiego i mamy zrobić przez 3 km chyba ponad 700 w pionie, więc trochę tego podejścia jest. Zaczęliśmy o 3:30, bo im później, tym będzie cieplej. Za nami 2 km drogi, jesteśmy na 1000 metrze, jeszcze jakieś godzina do góry, żeby znaleźć się tam właśnie na tych łąkach, a potem już szlak będzie prowadził w miarę po prostym. Będziemy sobie szli z widokami. Szlak żółty, którym szliśmy, był najkrótszym szlakiem na szczyt, chociaż podejście było bardzo strome. Szliśmy bardzo pomału, ale wiedzieliśmy, że później będziemy tędy schodzić. Na górę szliśmy z dzieckiem, więc przed chwilą, jak mówiłem, to widzieliście Maję śpiącą na plecach. Szliśmy otwartym stokiem, dlatego nachylenie było spore. U góry dotarliśmy do stacji kolejki. W bliskach przyszliśmy z dołu do tureckiej, teraz godzina 30 na dół. My tu mamy 2:20 pod górę. A teraz idziemy na Kriżną, 1574 metry, na górę mamy 35 minut. Tu jest jeszcze górna stacja nieistniejącego już wyciągu. A lecimy tam pod górę. I dochodzimy przez łąki do kolejnych tabliczek. Zaraz zobaczymy, co na nich jest. Na Kliżną jeszcze 1:1. Cały czas do góry. To są szlaki rowerowe rozrysowane, a dokładnie Kliżna jest tam teraz na środku widać. Maszerowaliśmy już grzbietem, bez drzew. Cały czas mieliśmy piękne widoki. Słońce wspinało się coraz wyżej po niebie. Kolejnym celem była Kriżna, którą już dobrze widzieliśmy. Widzieliśmy również Ostredok, do którego zmierzaliśmy. Jesteśmy na rozdrożu pod Kliżną, 1530 metr. Na szczyt jeszcze 5 minut. Tu kolejne szlaki przychodzą. Przyszliśmy tutaj z dołu, cały czas już odkrytym terenem. A za chwilę będziemy szli. Właśnie tam widać coraz lepiej najwyższy szczyt. Doszliśmy na Kliżną, mierzącą 1574 metry. To trzecia najwyższa góra tutaj w okolicy. To charakterystyczne wzniesienie, ponieważ u góry jest baza wojskowa z radarami oraz antenami. Na siatkach wiszą znaki, żeby nie robić zdjęć, a wszędzie są kamery. A nas interesuje tutaj 50 minut na najwyższy szczyt Wielkiej Fatry. Dla turystów przygotowano tablicę z opisanymi widokami. Jest tam co oglądać, ponieważ krajobrazy sięgają naszej Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim. Oprócz tego widać Małą Fatrę, Wielką Fatrę, Tatry Niżne, Tatry oraz wiele pasm górskich Słowacji. Dumbier, czyli najwyższy szczyt Tatr Niżnych, na którym byliśmy kilka dni temu. I cała panorama, co tutaj widać.
Odcinek Krzyżna Ostredok to jeden z najpiękniejszych momentów w słowackich górach. Wielka Fatra przypominała nam trochę bieszczadzkie połoniny. Wędrowaliśmy w większości grzbietem. Trasa na Ostredok nie była trudna, jednak potrzebna jest w miarę dobra kondycja. Wejście na najwyższy szczyt Wielkiej Fatry z parkingu zajęło nam 3 godziny i 40 minut. Przed nami było teraz lekkie podejście na Friczkow. Później zejście i już ostatnie metry na szczyt. Tam stawiliśmy się na godzinę 7:10. Drugi najwyższy szczyt Wielkiej Fatry. Friczkow 1586 metrów. Na Ostredok coraz bliżej. To już właśnie ten szczyt przed nami. Jeszcze jakieś 20 minut i będziemy na górze. Po drodze nie spotkaliśmy nikogo. Usiedliśmy przy tabliczce i podziwialiśmy piękne krajobrazy. Jesteśmy na szczycie Ostredok, 1596 metrów, najwyższy szczyt Wielkiej Fatry zdobyty. I jeszcze jesteśmy na Ostredoku rozejście. To jest miejsce, które jest 3 metry niższe od najwyższego punktu. Ale zobaczcie, jakie stąd są widoki. To miejsce z Ostredoka, z najwyższego punktu, zasłaniało nam właśnie te widoki. Dziękujemy bardzo za wspólną wycieczkę. Zobacz koniecznie opis pod tym filmem, ponieważ tam zamieściliśmy atrakcje, które warto zobaczyć na Słowacji, opis szlaku na Ostredok, Wielki Krywań w Małej Fatrze, a także bardzo ciekawe miejsce Sulowskie Skały. Musisz je koniecznie zobaczyć. Zostaw łapkę w górę, komentarz, zasubskrybuj nasz kanał. Do następnego razu. Cześć.